Szanowni Państwo, w ostatnim czasie w europejskiej kinematografii bardzo popularny jest temat zombie. Tak popularny, że również w europejskiej polityce możemy o nim posłuchać. Takim zombie jest plan utworzenia europejskiej armii. Spełnia marzenia europejskich federalistów, czyli wspólnej dowodzonej z Brukseli lub Berlina europejskiej armii, stojącej na straży wspólnego porządku. Pomysł ten umarł kilka lat temu ze względu na nieprzejednaną postawę eurosceptyków oraz krajowych rządów bojących się osłabienia struktury NATO. Teraz niczym zombie na europejskie salony powrócił z martwych za sprawą polityków PiS. Wczoraj ogłosili oni, a dokładnie pan Andrzej Duda, że są za powstaniem takowej. Niebezpieczna deklaracja jest generalnie powtórzeniem słów Jarosława Kaczyńskiego, który już w 2006 roku, chcąc przypodobać się lewicowym europejskim politykom, poparł ten absurdalny i skrajnie federalistyczny pomysł. Kto miałby dowodzić taką armią i skąd? Z Brukseli, Paryża czy Berlina? Ile miałaby liczyć żołnierzy? Kto miałby za nich płacić? Co z NATO? Przecież automatycznie powstanie europejskiej armii osłabia sojusz w Europie. Szanowni Państwo, niestety wczoraj w parlamencie PiS pokazał się jako piąta kolumna lewicujących federalistów. Jest to kolejny alarmowy dzwonek wskazujący, że absurdalne pomysły tworzenia Stanów Zjednoczonych Europy wstają z martwych. Powstają zarządzane z Brukseli i ograniczające wolność niczym orwellowski lewiatan. Dziś kolejny raz Europa potrzebuje silnych, wolnościowych grup eurosceptycznych, które z tymi europejskimi zombie będą walczyć.